Witajcie panie, panowie. Dzień słoneczny, na giełdach jak widzicie też słonecznie. Pepe z mojej miniaturki 90%, nawet 100% wypompował w ciągu, nie wiem, 2 dni, coś w tym stylu. I powiem wam, że kupię Pepe i dopiero teraz kupię Pepe, bo wcześniej go nie miałem. No miałem, ale jakieś tam malutkie ilości, ale też, żeby tutaj nie czarować, kupię go, jeśli trochę spadnie. Czekam naprawdę panowie na korektę na Bitcoinie i ogólnie na całym rynku. Moim zdaniem po takich mocnych wzrostach musi być jakieś odreagowanie. Oczywiście mogę nie trafić, może odreagowania nie być już dzisiaj, może pierw Bitcoin wypompować na 100 koła i dopiero potem w dół, ale kiedyś ta korekta musi być. Zaraz pokażę na ekranie, jak pompują te ceny, pompują, to kiedyś jakaś zdrowa korekta musi być i tak samo uważam na Pepe, dlatego kupię 5000 dolarów, około 20 tysięcy złotych Pepe, ale ustawię się, zobaczcie teraz na zdjęciu, zrobiłem screena, ustawię się, jak cena spadnie do 0,4020 i będę po trochę, 0,40, tam 19, 18, 17, 16, 15, poustawiałem się po 1000 dolców, 1000, czy tam trochę więcej, potem im niżej, tym większe pozycje. Zobaczymy, jak spadnie, jak będzie korekta na Pepe, to będę miał Pepe, a jeśli od dzisiaj cena będzie szybowała tylko w górę i korekty nie będzie, nie spadnie do tych poziomów, gdzie się ustawiłem, to Pepe miał nie będę. Pepe miał nie będę i płakał też nie będę, no bo mam inne coiny, tak? Dlatego jeśli rozważasz zakup memcoinów, jakichkolwiek Pepe czy innego, Shibę, Doge'a, Wifa, to możesz kupić je teraz, kup sobie teraz i czekaj na hossę. Może jeszcze zrobią razy 10, nie wiem, niektóre mniejsze, razy 20 albo jeszcze więcej. Ale jeśli nie lubisz kupować na szczytach, tak jak ja, jak pompuję, wszyscy są podniecani, nie lubisz wtedy kupować, to po prostu postawię się niżej, 10% niżej, 15, 20, 30 czy tam 5, zależy. Musisz przetestować, pobaw się, zobacz jak to, jak ty to przyjmiesz, tak? Jak się będziesz w tym czuł, jak nie kupiłeś dzisiaj, nie kupiłeś wczoraj, a widzisz, że na drugi dzień rynek pompuje. Nie kupiłeś jutro, tak? A pojutrze jeszcze pompuje. No i jak się będzie to wkurzało, to powiem ci, wejdź i kup po markecie, tak? Czyli po cenie, która jest obecnie. No i tyle. A jak już kupisz, to potem obserwuj, jak od tej ceny, kiedy kupiłeś, token spada. No nie, no tak często jest, jak tak się śmieje, ale tak często jest, że jak coś pompuje i ty nie kupujesz tego, tak? Ja nie kupuję, ty nie kupujesz, nie kupujemy. Urosło 10%, 20, 30, nie kupujesz. I w końcu mówisz nie, bo mnie ominą z wzrosty, czyli FOMO, fear of missing out. Strach przed stratą okazji, tak? Na zysk duży. Po 5 dniach tych mocnych wzrostów ty wtedy kupujesz i wtedy zaczyna się korekta i to ona nie jest taka chwilowa, tylko na przykład trwa 2 tygodnie i codziennie spada po 5% i ty masz codziennie mniej kasy, się wkurzasz i trwa ta korekta 2 tygodnie i ty po tych 2 tygodniach zmęczony mówisz, to była zła decyzja, że tak wysoko wchodziłem, sprzedam to teraz, bo to spadnie jeszcze bardziej, to już koniec, już mieliśmy szczyt, już było hossa, już po hossie, negatywne wiadomości się pojawiają, ETF-y sprzedają bitcoiny, to ja to sprzedam i ty to wtedy sprzedajesz. Ja to wtedy sprzedaję, tak mówię, tak w cudzysłowie, my to sprzedajemy, a wtedy cena znowu idzie do góry. Tak działa ten rynek, panie i panowie. Dobra, zapraszam na ekran i pogadamy, co robimy. Panowie, ale jeszcze raz, żeby zarobić pieniądze, kto z was ogląda te filmy po to, żeby zarobić pieniądze, to musicie wejść i kupić coiny różne. Kup sobie 20 różnych coinów, czy 10. Kup i dopiero wtedy będziesz mógł obserwować wzrosty. Jeśli ty się rejestrujesz na giełdzie, MEXC, na tuk.pl, zobacz, masz link w opisie, albo wejdź na tuk.pl, proste, tuk. Tu krypto, tyuk.pl i założysz sobie konto, to tam sobie daj, buy krypto, jest przycisk, zaraz pokażę, buy krypto, kupujesz kartą czy przelewem, klik, kupujesz USDT, potem wchodzisz na rynek spot lub na rynek futures i kupujesz, po prostu jak kupisz coiny, to masz szansę na nich zarobić, jak ich nie kupisz, to na pewno zarobisz, nie, to na pewno nie zarobisz, ale z drugiej strony, uwaga, jak kupujesz kryptowaluty, to one nie służą tylko do zarabiania. Możesz też na nich stracić, tak? Kupisz dzisiaj Pepe za 20 tysięcy złotych, na przykład dzisiaj po tej cenie, a on jutro spadnie 30% i ty już z 20 masz tam, nie wiem, 15 albo 13, tak? Albo połowę spadnie, masz 10 tysięcy. Ja straciłem. Sprzedaż ze stratą, wyjdziesz, obrazisz się i koniec. Dobra, chłopaki, jeszcze raz dzięki. Jak jesteście, to ten łapka, komentarz i wejdziemy na ekran i coś porobimy, panowie. A potem radzę wszystkim, zbliża się piątek, odpocząć, kto siedzi przy wykresach długo. Tak ja na przykład gapi się w to tam, zecenia, zamyka, otwiera, tak ja, na małej dźwigni. To co mam w portfelu, to mam, to tego nie ruszam oczywiście od 2 lat. Ale jakieś tam bawi się, to trochę jest to męczące, wiecie? Patrzenie, jak to rośnie, jak to spada, jak to rośnie, spada. To jest męczące, naprawdę. To radzę wszystkim odpocząć, troszkę odpoczynku. Dobra, wbijamy na ekran. Panowie,
Ktoś powie, krypto jest proste. Piu, piu. Oj, dobra, jest info. Krypto jest proste i ja powiem tak, jest proste. Zobaczcie, co trzeba zrobić, żeby zarabiać na kryptowalutach? Trzeba je kupić. Tu mamy 2020 rok, trzeba je kupić. Jesteśmy w tym momencie, co byliśmy 4 lata temu. W takim momencie. Największe wzrosty dopiero są przed nami. Ale nie zarobimy pieniędzy na kryptowalutach, jeśli będziemy się przyglądali, oglądali newsy, YouTube'a, filmiki pod tytułem 5 najlepszych, czy tam 10 najlepszych kryptowalut na zakup w 2025 roku, albo 3 memcoiny, które zrobią 100x. Jak będziesz się jarał czymś takim, właśnie, że będziesz szukał tego świętego grala, czyli szukał 4 czy tam 3 najlepszych kryptowalut, które zrobią nie wiadomo ile, to nic nie zrobisz. Zasada jest prosta, jeśli rynek krypto będzie pompował, to on będzie pompował. Po prostu kup sobie 10 różnych krypto, 10 albo nawet 20, tak, 20. 1/3 niech z tego będą memcoiny, na przykład. I tyle, kup i zapomnij. A jeśli chcesz się pobawić w trading, to wiesz jak to zrobić, tak? Wchodzimy na tuk.pl i też zaczynamy. Tuk.pl, tutaj masz giełdę, gdzie możesz sobie pobawić się w trading, czyli zrobić na przykład 2 razy więcej, albo nawet 10 razy więcej z tego, co masz. Masz na przykład $100, a kupujesz za... Jakie 10? No tu jest błąd. Zaraz go poprawimy. Kupujesz za 1000, za tysiaka. Otwierasz sobie konto i tu masz filmik, jak zarobić na przykład 2 razy więcej kasy, czy 10 razy więcej kasy. A tu masz filmik, bo też dużo osób nie wie. Rejestrujecie się na przykład na giełdzie MEXC i nie wiecie, jak kupić kryptowaluty. Tutaj jest filmik pokazany, jak się kupuje, jak tam się zasila swoją kartą. Masz kartę z banku, tak, czy przelew. To tutaj jest wszystko pokazane. Tydydyn. O, i zlecenia się spełniają, bo ceny spadają. Dobrze, pięknie. Dlatego panowie, jeszcze raz przypominam tutaj, bonus jest do 8 tysięcy, trzeba się zarejestrować i jeśli chcesz kupować za złotówki, normalną swoją kartą, tak, bankową, no to będziesz musiał się zweryfikować. A jeśli chcesz tylko tradować, masz już konto na innej giełdzie, to przesyłasz sobie na MEXC i tu możesz robić to bez weryfikacji, czyli bez pokazywania dowodu osobistego. Proste, proste. Chłopaki, tu mamy pokazany, to są halvingi, tak? Halving był kiedyś, halving był w kwietniu teraz, tak? 6 miesięcy temu. I teraz mamy dominacja Bitcoina cały czas rosła. I teraz prawdopodobnie ona powinna spadać. Czyli to znaczy, że Bitcoin może rosnąć, ale altcoiny będą rosły szybciej. Czyli co? Czyli nawet jak cena Bitcoina, jest taki prognoza, że cena może do Bitcoina dojść do 200 ponad tysięcy dolarów, to altcoiny, faza na altcoiny zaczyna się tutaj, zaraz, właśnie teraz, jakoś zaraz. Cyk, to jest, tutaj jest wykres Total 3, czyli wszystkich kryptowalut oprócz Bitcoina i Ethereum. Zaraz go pokażę Wam normalnie na wykresie tutaj na TradingView. I już to od razu zrobimy to od razu. Dałem czarne tło, za bardzo tam to waliło mnie w gałę, już nic nie widzę. Patrz, wchodzicie Total 3, coś takiego i zobaczcie sobie, weźmiemy sobie na tygodniowym. I zobaczcie, że na tym tygodniowym, tutaj też mieliśmy taki ładny bull flag, tak zwany, tak? Zobaczcie, narysujemy go ładnie. O, tu jest taka flaga, się zrobiła nam, tak? Tutaj szliśmy do góry, tutaj taka długa konsolidacja i teraz myśmy z tej poszli do góry. Ja tu nawet tutaj to przewidziałem, o, tu narysowałem, żeby tamtą linię już dawno, że będziemy szli. I będziemy sobie szli, czyli cały rynek altcoinów będzie popował. Panowie, co trzeba zrobić? Zobacz. Kupić altcoiny. Jesteś, masz giełdę, masz konto tutaj na MEXC, wchodzisz sobie w zakładkę spot, tak? Zakładka tu bierze spot napisane, a jak chcesz to futures i te futures M i kupujesz sobie altcoiny. I ktoś pyta, jakie altcoiny? Na przykład, wybierz sobie sam. Ja na przykład mam Kaspa, Pyf, o, weszło, MEF, Link, Jupiter, Dog, Render, Shiba, Dogs, Baby Doge, Popcat, Neiro, Ondo, Weave. I teraz na przykład ustawiam też się na Pepe, który, zobaczcie, jak Pepe ładnie sobie nam urósł. Tu specjalnie to jest taki Bollinger Band, te tło takie tutaj, te górne te. I żeby Wam pokazać, że te, mówię o tych białych polach często, że one się wypełniają. I zobaczcie teraz, czekajcie, weźmy na 4-godzinny. Zobaczcie, jak mocno urósł Pepe, tak? Pepe w ostatnich tam kilku dniach urósł sobie, zobaczcie ile, na przykład 100%, razy 2 zrobił. Ale teraz, prędzej czy później, taki Pepe musi troszkę te wzrosty odreagować. Tak jak tutaj odreagował, zobaczcie, tutaj urosliśmy dotąd i odreagował, to 20% było spadku.
I może teraz będzie kolejne 20%, albo na przykład nawet 30%. I dlatego, jak ja liczę, że może być ta korekta, oczywiście nie musi. Jeśli nie wierzysz, jeśli myślisz, że będzie tylko rosło, że ceny kryptowalut będą tylko rosły, to kupuj po każdej cenie, która jest, po prostu codziennie po trochę. I raz będziesz miał trochę mniej, raz trochę więcej, ale w sumie i tak dobrze na tym wyjdziesz. Ale jak chcesz, lubisz kupować taniej, jesteś taką osobą, która lubi taniej, to poustawiaj się tak, jak ja się zobacz, ustawiłem. Tutaj 200 dolarów, 200, 400, 100, ileś, no 180, no widzisz tutaj te no 200, 200, 300. Jak będzie cena spadała, to mi zlecenia wejdą. Może być tak, że tylko, może w ogóle nie spadnie, a może spadnie tylko tu, to 3 zlecenia mi wejdą. Albo tyle mi zleceń wejdzie, 5, a te już zostaną tutaj, nigdy cena może już, nie, nigdy to znaczy, nie wiem, w najbliższym czasie nie spadnie, tak? Ale też równie dobrze, chłopie, najlepsza w ogóle, najlepsza, zależy jaka, jak kupujesz po prostu na tym spocie, czy nawet na dźwigni, ale małej, to kupujesz sobie po tej cenie, jaka jest, wybierz sobie coiny i tu nie rób jednego, tylko na przykład 10 coinów, bo zawsze któryś będzie lepszy, któryś będzie gorszy, a jak jednego, to jest już loteria. Kupujesz po tej cenie, która jest i czekasz. Będzie chwilę spadków, to się nie martw, masz trochę na się, ale jak idziemy na hossę, no to w końcu na tym zarobisz, tak, tutaj zobacz. Wcześniej co było? Na takim Pepe na przykład. O, tu ktoś kupował Pepe, tu kupił po tej cenie i co? I zobacz. Tu kupił i on tu kupił tak wysoko i spadło mu 30%. Potem tu. A tu spadło mu nawet 33% w sumie. Ale w końcu, zobacz. Ktoś kupił tutaj, zobacz, tak wysoko, co nie? Ktoś powie, ktoś kupił tutaj tak wysoko. Ktoś kupił tak wysoko, a od tego wysoko to mu urosło 100%. Na więcej nawet, no dobra, 100%. Urosło mu. I jest dzisiaj zadowolony, a jeśli hossa się nie skończy jutro, tak, no to takie pepe to jeszcze urośnie, nie wiem, może razy 5, a może razy 10, kto to wie, razy 20 może, będzie jakaś szajba luz, wszyscy chcą te memcoiny, to może urośnie razy 20, ja tego naprawdę nie wiem, ja tu zgaduję. Zgaduję i powiem Wam, jeśli ktoś Ci mówi, że wie, jakie altcoiny kupić najlepiej, ta, najlepiej, no to kto, jak to może ktoś wiedzieć, chłopie, z 1000 różnych coinów, kto może wiedzieć, kto może wiedzieć, które są najlepsze? Nikt nie wie, które są najlepsze. No, najlepsza to jest strategia, po prostu kupować podczas spadków, a sprzedawać podczas wzrostów. I tyle. I zdrowie. Proste, panowie. I nie ma to też co siedzieć zbytnio nad tym, tylko trzeba działać. Ja widzę, że większość z Was nie działa, tylko ogląda sobie filmiki. Działanie polega na tym, że jak chcesz na tym rynku zarabiać, to jeszcze raz Ci powiem, co się robi. Wchodzisz na tuk.pl, po prostu. Zakładasz sobie, jak nie wiem, pierwszy jesteś osobą początkującą. Tutaj zakładasz sobie konto na tym MEXC albo na innej giełdzie. Ale tu masz pokazane, tutaj potem masz filmiki, kryptoporadniki, jak kupić Bitcoin, inne kryptowaluty. Każdą inną se wpiszesz, jaką chcesz. Tu masz pokazane, jak je kupić. Tu masz pokazane, jak założyć portfel kryptowalut. A tutaj, jak zarabiać na dźwigni, na przykład dwa razy więcej. Jak ten Pepe przysłowiowy zrobi na następnej hoście, teraz razy 10 urośnie, tak? Dziesięciokrotność. To tobie jak na dźwigni S2 będziesz miał 20-krotność. Oczywiście to się wiąże z ryzykiem, na filmiku jest pokazane, tym na tuk.pl, ale jak zagrasz na dźwigni razy 2, to masz dwa razy więcej kasy. Na dźwigni razy 3, ja gram teraz na dźwigni razy 5, to mam 5 razy więcej kasy. Jeśli mi urośnie na przykład, mam 5 tysięcy dolarów i z tego bym zrobił 50 tysięcy, to ja zamiast zarobić 50 tysięcy, to będę miał 250, bo na razy 5. Tylko też, oczywiście, zanim to zrobisz, to zobacz ten film, bo tutaj pokazuje, jak to działa i jakie są, wiąże się z tym ryzyko, bo to jest też ryzykowne. Im większa dźwignia, tym większe ryzyko. No, ale pamiętaj, że taka jest możliwość i nie musisz grać na dźwigni. Otwórz sobie normalnie na spocie, tak, pokażę Ci teraz, patrz. Chodzisz sobie na tą giełdę MEXC, wchodzisz sobie na swoje portfele, tak, masz tam portfel spot, tak, tutaj sobie zasilasz go, tak, czyli o, dajesz na przykład depozyt, tak, i możesz sobie też kupić krypto, albo dobra, pokażę Ci od razu, buy krypto, tu klikasz, patrz, i tutaj euro, możesz, bo jesteśmy w Europie, po prostu złotówkami płacisz, ale to będzie przeliczone na euro, kartą kredytową, czy bankową, zwykłą kartą, potem bank transferem, tutaj, buy krypto i kup sobie USDT, jak se kupisz USDT, tutaj skończysz też z tej opcji, tutaj masz różne opcje, kupisz sobie USDT, tak, i tutaj Ci się pojawią USDT, zobacz. Ja sobie kupiłem USDT, mam 55 USDT. I teraz co? Wchodzisz na spot tutaj, zobacz. I wyszukujesz sobie token, który chcesz kupić. Masz ich tutaj miliony. Gdzie znaleźć różne tokeny? O, patrz, Floki sobie na przykład kup. O, Floki jest fajny też. Weave, Sui, no wszystkie, które tu widzisz, a tu masz ich tysiące. Jak wiesz, gdzie się wchodzi. CoinMarketCap i tam sobie wyszukujesz. Albo wchodzisz na grupę Przyjazny Inwestor, link w opisie.
I pytaj kolegów, co kupują. Fajne są typy. No ja na przykład kupuję sobie Pulszczejna, PLS, PLS token. Zobacz, mam 50 dolarów, tak? Zasiliłem sobie 50 dolarami. I teraz mogę tutaj sobie teraz napisać, że tutaj dać zlecenie, że jak spadnie cena do 0,005, to mam i kupić za te moje 50 dolarów, tak? I tu klikam, zobacz, buy. Jak za szybko dla Ciebie mówię, to sobie to zatrzymaj i zrób sobie to. I teraz tego, jak cena spadnie tego tokena PLS, Pulszczejn, tak, jak spadnie ona o kilka procent, zobacz, jeśli ona spadnie o kilka procent tutaj dotąd, o 10%, to mi się kupi ten token. A jak chcę od razu kupić, skasowałem teraz to zlecenie, jak chcesz Ty od razu kupić, nie chcesz czekać, to tutaj dajesz market, zobacz, powoli, powoli, dobra, market dajesz. I dajesz za ile kasy, na przykład za całą kasę, za 55 dolarów i dajesz kup, cyk, i już masz kupione. Wchodzisz w wallet i wchodzisz spot i zobacz, tu już nie będzie dolary, tylko tu już będą Pulszczejny, PLS. No i tyle, i możesz sobie to wypłacić na swój portfel zewnętrzny, tak? Na przykład Rabi Wallet, RYA, Rabi Wallet se załóż na telefonie i na tym, Rabi, tak? I na, do przeglądarki możesz bardzo fajny, na różne tokeny, na różne kryptowaluty. I tyle. Ja teraz sobie to wypłacę i na przykład jak to wypłacę, to będę tutaj to widział, zobacz. Tutaj będę widział w moim portfolio, zobacz, to jest moje portfolio. W tym portfolio mam 1600 dolarów, na portfelu mam 800 dolarów, zobacz, w heksie, 758 w Pulszczejnie. Zaraz sobie te Pulszczejnie tutaj przeleję, no i już. No i tyle. Oczywiście to jest jedno moje portfolio, ale ja więcej krypto różnych memcoinów kupuję tutaj. Przed chwilą wcześniej to pokazywałem. Trzeba tylko coś robić, bo od dyskutowania i od wymyślania najlepszych strategii to nikt nic nie zarobi. Jak Ty nie kupisz kryptowalut, nie zarejestrujesz się, nie zweryfikujesz, nie zasilisz konta i nie kupisz, jeśli oczywiście chcesz kupować, jeśli nie chcesz i oglądasz moje filmiki tak dla rozrywki, no zaraz wyjdziemy na dwór, nagramy coś dla rozrywki, bo słońce wyszło. To okej, okay, ale jak rejestrujesz się na giełdzie, a potem nic nie robisz, no to nic z tego nie będziesz miał. Naprawdę ja Ci polecam przynajmniej zrobić kilka trade'ów na tym futuresach, u futures ten, żebyś wiedział, jak to działa. Na dźwigni tutaj razy dwa, pokazuję tutaj na tym filmiku, tak? Na tej dźwigni razy dwa sobie zobacz, jak to działa, a jak nie chcesz na dźwigni, to na spocie. Kup sobie 10 memcoinów różnych i czekaj i zobacz, co się wydarzy. I tyle. Naprawdę, od oglądania filmów to nikt kasy nie zrobił. No. Nikt kasy nie zrobił. A ja już tutaj zrobiłem, zobaczcie. Mam 3700, tak? A dobra, pokażę Wam tutaj, bo tam po co będę Wam w tabelce pokazywał, jak mogę Wam pokazać, jak wejdziemy sobie na tutaj mój wallety, tak, na futures wallet, zobacz. Po prostu rośnie coś, mi ja to sprzedaję, potem ustawiam zlecenie niżej, tak, pokazuję na moich filmach i zobacz. Tutaj wejdziesz sobie, dzisiaj mam 200 dolarów już zarobione i koniec, 200 to jest bardzo dużo kasy, no zobacz. Zarobiłem w sumie przez parę dni 700 dolarów, 25%. 12 dolarów to było minus 5, 11, 7, 99, 91, 339 i 200. I ktoś powie, no ale gdybyś tydzień temu kupił Pepe, to miałbyś już 100%. No oczywiście, żebym miał, no ale ja nie wiedziałem, że Pepe urośnie 100%. No, ale mam tyle i codziennie sobie biorę, i codziennie zarabiam. No zobacz, zaraz też zgarnę zyski, zobacz ile mam dzisiaj zysków. I czemu tak nie zrobić jak ja? No, możesz tak zrobić, no zrób sobie... Otwórz sobie nawet, ja mam tu 14 różnych coinów, o. Na tym jestem 5 dolarów, na tym 6, na plusie 11, 10, 8, 5, 7, 8, 26, 27, 24. I zaraz sobie tutaj to zamknę, na przykład tego PopCata. Zobacz, mam tam 300 dolarów wsadzonych, patrz, zamykam sobie go. Możesz tu kliknąć Flash Close, on się zamknie, albo ja nie chcę całej pozycji zamykać, to sobie daję tutaj na przykład Market i daję, że za 150 dolarów niech mi, ale mi tu zniknęło. 150 dolarów i tam zysk mi się weźmie, tak, cyk, o, wziął mi się, co ja, on to zamknąłem, dobra, miałem PopCata zamknąć, dobra, jeszcze raz, PopCata miałem zamknąć, market, damy 290, wiecie, bo mi tutaj znika teraz, ja pierdzielę, bo się one, dobra, cyk, zamknęło. O, zgarnąłem zysk. Widzisz, ten zysk mi tutaj wpływa. No i mam cały czas zysk. I teraz tylko wejdę do tego PopCata. Zobacz, co zrobiłem. Zgarnąłem zysk i jeszcze potem do Ondo. I ustawiam się teraz niżej. O, ten PopCat oczywiście może mi teraz wystrzelić, ale ja się ustawię tutaj z powrotem. Jak spadnie cena PopCata, to niech mi wejdzie za 222 dolary. Tak?
I tutaj jeszcze dodatkowo sobie otworzę, tak, jeszcze 222. No i tyle, no i czekam. Może on teraz wyszczeli ten popkat, ale może nie wyszczeli, a ja tego nie wiem. Panowie, dobra, to dajmy jeszcze tutaj popkata. Może te zlecenia mi zaraz się wypełnią, tak? Czyli może pójdzie, wiecie, dlatego mam dużo pozycji. Jak jestem na plusie, to jest taka jedna ze strategii. Jak jestem na dużym plusie, to sobie zamykam. Ale inna strategia jest taka, że jak mam na spocie, tak gdzie Pulse Chain kupowałem przed chwilą, to mam kupione coiny, przelane na portfele i one leżą, czekają na hossę. I tam leży na przykład jakaś kwota i ta kwota może się pomnożyć razy 5, razy 10. Czyli kupisz sobie na przykład za 100 tysięcy złotych kryptowaluty, jakie chcesz, 10 różnych, przelejesz na portfel i nie musisz się bawić w ten trading na G. Ja tutaj to pokazuję, żeby mieć co pokazywać na filmie. Żeby pokazać też Wam możliwości, że można też zarabiać na tych wzrostach kilka razy więcej. Ale normalnie najprostsza strategia to jest kupić kryptowaluty, kup je teraz na tym spocie, albo kupuj sobie raz dziennie, albo raz na tydzień i je trzymaj. Do przyszłego roku, do nie wiem, 12, ma być, mówią eksperci, że ma być 12 miesięcy jeszcze hossy. Jeśli będzie 12 miesięcy hossy, no to będziemy za pół roku sprzedawali, za 10 miesięcy, za 9, za 8, za 7, po trochę. No i tyle, i wychodzimy. Panowie, jeszcze raz, dzięki, że jesteście, że lajki, suby są, ale najważniejsze, zarejestrować się na MEXC, jak ktoś jeszcze nie ma kryptowalut. I tutaj, jak kupić Bitcoin i inne kryptowaluty? Jak tradować na dźwigni, jeśli oczywiście ktoś chce, bo to jest już troszkę ryzyko, ale można, bez ryzyka nie ma, wiecie, nie ma większej kasy. Nie chcesz ryzykować, nie ryzykuj, w ogóle nic nie kupuj, pamiętaj, bo to na kryptowalutach można też stracić pieniądze całkowicie. W ogóle nie kupuj, oglądaj moje filmiki, tak od jaj i dawaj suby, dawaj lajki, też bardzo, bardzo Ci wdzięczny. Ale widzicie to słońce? Nie no, słońce trzeba wyjść, nie siedzimy na wykresach. Ja tylko chłopaki jeszcze Wam coś pokażę, bo zapomniałem. Mi się wydaje, że wczoraj już mówiłem, ale dobra, tu miała być korekta, była 5%, tak? Powiedziałem, że będzie, no i było, ale to było za mało. Taka korekta na Bitcoinie było 5%. I teraz znowu mówię, wczoraj na grupie Przyjazny Inwestor napisałem, zrobiła nam się znowu dywergencja. Czekajcie, dywergencja, czyli coś takiego, że tutaj cena była tu niżej, a tu była wyżej, a teraz tworzymy sobie taki market cipher, już Wam pokazuję. I takie, no nawet tutaj jest też RSI. I tutaj zobaczcie, przy niższej cenie, jeszcze raz Wam to pokażę, żeby było widoczne, tak, dla każdego. Teraz będzie ładnie to widać, czekaj, jeszcze raz zrobimy to tak, o. I tak o. Przy niższej cenie tu mocno byliśmy rozpędzeli, RSI to momentum takie było, mocno pniemy do góry, się tu pnieliśmy, a potem to momentum spada, czyli nie ma już takiej siły parcia, a cena wzrasta, czyli tak jakby sztucznie wzrasta. I takie rzeczy nazywamy taką dywergencją, bearish divergence, czyli niedźwiedzią, tak, że powinny być spadki, ale, i teraz Wam coś powiem bardzo ważnego, ale tych spadków w ogóle być nie musi. Gdyby taki indykator, czy w ogóle jakieś linie wsparcia, oporu, fair value gap, gdyby to było takie piękne narzędzie działające i zawsze się sprawdzające, przynajmniej w 90%, to wszyscy bylibyśmy bogaci. A przez to też rynek by znowu nie działał, bo wszyscy by pod to grali i to by było zepsute. To przeczytajcie sobie książkę, dobra, Harariego takiego, no ogólnie o tym, dobra, nie będę Wam teraz dogadał. Yuval Noah Harari, tak? Przeczytajcie sobie książkę, poczekaj, ja Wam pokażę, którą. Książkę, on ma trzy fajne książki, już Wam pokazuję. Tak o, Sapiens od zwierząt do bogów, zajebista książka. Yuval Noah Harari, tak? Sapiens od zwierząt do bogów, potem krótka historia jutra. Historia jutra? O tak, Homo Deus, krótka historia jutra, tą książkę. To właśnie w niej chyba o tych przewidywaniach jest, że nie da się tak przewidywać, że są, można, chłopaki, można przewidywać na przykład pogodę na podstawie modeli, że tam mniej więcej na naszym obszarze słońce świeci bardziej w lecie, w zimie mniej tego słońca jest, tak, jakie temperatury, ale coś takiego jak rynki finansowe są nieprzewidywalne na długą metę, bo jeśli my damy przewidywanie jakieś, na przykład zobacz, na przykład jakbyśmy na 100% Ty byś miał informację, że jutro Bitcoin pójdzie na 100 tysięcy dolarów, tak, dzisiaj jest na 90, to będzie na 100 tysięcy, jest na 90, a Ty masz, że jutro będzie tutaj na 100 on, na 100, albo masz taką jakąś magiczną kulę, bo Ty to wiesz, czyli rynek to wie, tak, Ty to wiesz, wszyscy to wiedzą, wszystkim to powiedzieliśmy, my wiemy, że jutro będzie, że jutro, nie, w poniedziałek, dzisiaj mamy tam czwartek, w poniedziałek, to
to jak taka informacja się pojawi, na przykład z ust jakiegoś Ilona Maska, czy nie wiadomo kogo, że to będzie ten, to ten Bitcoin w poniedziałek nie będzie na stówie, tylko jak dzisiaj ten Elon Musk tą informację powie, że my robimy coś tam, my za 5 miesięcy w Stany kupią za 100 miliardów dolarów Bitcoinów. I dzięki temu cena w poniedziałek pójdzie na 100 tysięcy dolarów. Jak oni to powiedzą dzisiaj, to cena dzisiaj już wyskoczy nie wiadomo na ile, a w poniedziałek już może, dzisiaj może wyskoczyć na 500 tysięcy dolarów, a w poniedziałek już będzie tylko 300. Na przykład, bo już spadnie, bo wszyscy kupią dzisiaj. Ja teraz podałem ekstremalny przykład, ale tak działają rynki. To jest tak samo. I takie przewidywania właśnie się nie muszą sprawdzać, bo jak wszyscy o czymś wiedzą, na przykład nagle wszyscy wiedzą, że nagle będzie duże zapotrzebowanie na ropę i wszyscy o tym wiedzą, to ta cena ropy już dzisiaj jest większa, a nie będzie większa za 5 miesięcy, jak będzie to zapotrzebowanie. Wiecie, o co chodzi? Czyli jakbyśmy wszyscy wiedzieli, że na pewno Bitcoin spadnie do tego, tutaj jest 73 tysiące, wsparcie takie, bo to było wcześniejsze ATH nasze. Jakbyśmy to wiedzieli, że tu spadnie, na pewno, no to byśmy dzisiaj wszyscy już sprzedali i już dzisiaj by to spadło, powiedzmy. A my się spodziewamy, że dopiero spadnie w poniedziałek. To tak nie działa. Nie da się tak przewidywać na podstawie tego. To jest pomocne. To jest tylko i wyłącznie pomocne. Ja o tym mówię, bo wiem już z doświadczenia ogromnego, naprawdę długiego bardzo, nie, że ja nie jestem traderem, ale z obserwowania tych wykresów od 8 lat, czy tam od 16 roku, no, to wiem, że jak są jakieś mocne wzrosty, to mogą być dalsze wzrosty, ale w końcu będzie korekta, tylko że ja nie wiem, kiedy ona będzie. No i teraz przewiduję, że spadniemy na te 82, może, a nawet na 78, a nawet na 73. Nie, to jest głębokie, tu mamy tę linię wsparcia, może do tej linii, czyli do około 80. Tylko ja też to mówię, to nie podejmuj, to co teraz mówię, to tylko mówię, że po mocnych wzrostach mogą być spadki, kiedyś są, tylko ja nie wiem, kiedy będą. Bo gdybym ja to wiedział, to panowie, ja bym teraz wszedł na giełdę futures, tak, i bym otworzył short, nie long, tylko pozycję short i jakby spadało, to ja bym zarabiał. Wiecie, jak się otwiera shorty? Masz tutaj pozycję, tak, wchodzisz sobie na przykład na jakiś token, o na przykład Pepe wejdźmy, Pepe. I ja na przykład uważam, że on jest teraz tak napompowany, słuchaj, że on będzie teraz spadał tutaj. Tutaj on będzie teraz spadał. I patrz, co ja robię teraz. Wchodzę na Pepe. Tu jest jakaś cena teraz, ostatnia, tak, last. I ja daję za 300 dolarów i klikam tutaj, zobacz, czekaj, bo ty nie widzisz. Klikam tutaj teraz open short, tak, otwórz short. Cyk, otwieram short. I teraz mi się tu otworzył short, zobacz. I jak cena będzie spadała od kiedy ja weszłem, zobacz, patrz. Bo ja uważam, bo ja wiem, że będzie teraz, musi być korekta. I ja uważam, że będzie spadało. I teraz zobacz tutaj w tej tabelce. Mam tutaj shorta na Pepe. Czekaj, on się nie otworzył mi się jeszcze, bo do tej ceny nie doszliśmy. Dobra. Czekajcie, zrobimy to jeszcze raz. Jeszcze raz short, Pepe. Weszło czy nie weszło? O, już weszło, dobra. Jest short na Pepe, zobacz. I weszłem przy cenie, no tam zero, no tutaj masz, widzisz cenę tą, tutaj weszłem przy tej. I cena spada, to jestem na plusie na tym shorcie, zobacz. Tu jest Pepe short. A już teraz jestem na minusie, bo cena idzie do góry. Widzisz, to ja tracę pieniądze. Bo ja obstawiałem, że będzie spadało, a troszkę, czekajcie, damy na taki 5-minutowy wykres, czekajcie, żebyśmy to widzieli. O, ja obstawiałem, że stąd będzie spadało, a to rośnie. Ale jak będzie spadało, to ja będę tu zarabiał. Czyli ja uważam, że teraz będzie Bitcoin spadał, to ja otwieram shorta i ja, chłopie, mogę miliony. Za to Wojtek u nas na grupie Casas.net, on to robi takie short, przyjazny inwestor. Link w opisie na tuk.pl. I on robi shorty i on zarabia kupę pieniędzy. Bo on mówi, że tu już jest napompowane, on otwiera shorta, rynek spada i on robi taką kasę, że ten, no, że naprawdę. No i zobacz, widzisz Pepe short, ja już jestem na tym shorcie 50 dolarów, o, dobra, nie 50 dolarów, tylko 50 centów na plusie, o tutaj. Ja go zaraz zamknę, bo ja nie otwieram tych shortów, ja nie chcę. Chociaż Wojtek mówi, powinieneś, tam się robi największą kasę, ale nie, to już nie namawiam was do tego. Już na minusie. No ale... tak można robić. Ja go teraz zamknę. Nie, ja nie chcę tutaj robić. Cyk, zamykam tego shorta. Close. O, nie mam shorta. Nie, ja czekam, aż Pepe spadnie. Zobaczcie. Ja czekam. Nie, bo to już jest taki trading, wiecie, dla profesjonalistów takich. No, to ja nie będę tak obstawiał. Powinno spaść, ale ja nie wiem, czy spadnie. Jak mam otwarte pozycje long, czyli chcę kupić, to jak spadnie. No. Jak spadnie, to mi się kupi i potem mam nadzieję, że będzie rosło. Ale wiesz, może tutaj nie spaść, pójdzie do góry. Jak pójdzie do góry, ja nic nie stracę. Jakbym teraz otworzył shorta, a pójdzie do góry, to ja będę tracił pieniądze. Ej, Dobra, panienki, panowie. bo to skończy się tak,
że tak, za miesiąc, za dwa, za trzy, za pięć będą wam koledzy pokazywali, zobacz, ja zrobiłem 10-krotność, 1000% zrobiłem na Pepe, potem na Shibie zrobiłem tyle, a na Feczu zrobiłem razy 5, miałem 10, mam 50 tysięcy. I oni będą wam wklejać te na grupach, czy tam koledzy będą to pokazywać, dzwonić, ty, ja kupiłem wtedy te memcoiny i one mi zrobiły, zobacz, i ty? A ty sobie pomyślisz, kurde, a ja wtedy nie kupywałem. Tak się właśnie może skończyć dla osób, które są w tym rynku, ale tylko obserwują, tylko przyglądają się z boku. Dlatego jeśli nie chcesz przegapić tej szansy, tak? Fear of FOMO. Jeśli nie złapało cię FOMO, to może cię złapać teraz. W tym momencie kupujesz i trzymasz. I potem ty będziesz kolegom pokazywał te obrazki, tak? To ja kupiłem, ja zrobiłem razy 10 na przykład. Albo straciłem całą kasę. Tak to może być. Widzicie teraz na załączonym obrazku, są chłopaki na grupie Przyjazny Inwestor, którzy robią takie procenty. I potem, ja nie chcę, żebyśmy potem my musieli oglądać takie duże procenty, razy 10, razy 5, czy tam 50% zysku. My tylko będziemy to oglądać i będziemy mówić, czemu ja tego nie zrobiłem. No, dobra, na razie. This is Donald Trump's house, brother.